Jest oczywiście mnóstwo możliwości zdefiniowania, co to jest polityka zagraniczna. Ja lubię taką bardzo krótką i prostą definicję, mówiącą, że polityka zagraniczna jest to umiejętność nakłaniania innych, by działali w naszym interesie. I to jest właściwie chyba to, co naprawdę w tym się znajduje. I w tej definicji, jak Państwo zauważyli, nie ma żadnych wartości, nie ma żadnych ocen, prawda, ponieważ w moim przekonaniu w polityce zagranicznej, polityka zagraniczna musi być zawsze egoistyczna. Każda inna polityka zagraniczna jest na dobrą sprawę zdradą stanu, jeżeli działamy w interesie innym, czy kogoś innego niż własnym. I istotne jest, żeby być skutecznym. Natomiast sposób osiągania tych celów jest, szczerze mówiąc, dosyć obojętny. Oczywiście my się możemy oburzać na zachowanie innych państw, ale one działają w swoim interesie. Ja pamiętam, była kiedyś taka sytuacja, jak uczestniczyłem w 90-tych latach w rozmaitych rozmowach na temat rozszerzania NATO i będąc w Białym Domu, rozmawiałem z jednym tam z wysokich bardzo urzędników, który niezwykle prawda, no, działał na rzecz wejścia Polski do NATO i tak prywatnie sobie siedząc przy kawie mówię, słuchaj, ale tak naprawdę to ja ci chciałem szalenie podziękować, że działałeś w interesie Polski i tak dalej, i tak dalej. I on na mnie autentycznie spojrzał jak na durnia i miał oczywiście rację, mówiąc, jak to w interesie Polski? Mnie obchodzi interes Stanów Zjednoczonych. Ja działałem w interesie Stanów Zjednoczonych, a że tu przy okazji był wasz interes, no to doskonale. Ale przecież nie możesz myśleć, że ja będę działał w interesie Polski, a inaczej w interesie innego państwa niż swoje własne. Kiedyś była taka sytuacja, że Stany Zjednoczone chciały nam sprzedać myśliwce F-16. I każdy Amerykanin, który do Polski przyjeżdża, czy on sprzedawał ogórki, czy on sprzedawał samochody, czy samoloty, mówił, dzień dobry, nazywam się John Smith, F-16 jest najlepszym samolotem świata. A potem mówił o serze, prawda, albo o ogórkach. Ktoś mu to powiedział, w ambasadzie, w Waszyngtonie, nie wiem, i wszyscy to jedno mówili, bo to było najważniejsze. Natomiast pytam, czy mamy coś takiego, jakieś priorytety w polskiej polityce zagranicznej? Ależ oczywiście mówi, 14. No i to właściwie już był koniec rozmowy, prawda? Ja nie zgodziłbym się z panem, że to, co pan pod koniec powiedział, że to brak zainteresowania, brak współpracy ze Stanami nam niczym nie grozi. Według mnie grozi nam pozostaniem sam na sam. Zresztą w tej mojej branży dzisiaj tam w Gazie czy w Europie, to mamy już od dosyć dawna, grozi nam zostanie sam na sam z Niemcami i z Rosją. Jak słyszymy na przykład, że komisarz Unii Europejskiej do spraw energetyki interesuje się naszymi rurociągami, to ja się pytam wtedy, jakiej narodowości jest ten komisarz, no to niektórzy wiedzą, że to jest komisarz Oettinger, prawda? A Oettinger naprawdę, oczywiście, że interesy niemieckie realizuje, a nie unijne. Ale to bym się po prostu nie zgodził pod tym względem, że my oprócz zaczepienia w Stanach Zjednoczonych nie mamy żadnej polityki, ani wobec Rosji, ani wobec Unii Europejskiej. I tu jest ryzyko. Natomiast ja bym chciał pana zapytać z pana specjalności, bo wydaje mi się, że to, co pan powiedział o braku zainteresowania Ameryki, znaczy, że Ameryka się mniej interesuje Europą. Nie? Pytanie jest takie, Europa ma pewne tendencje, szczególnie Niemcy ostatnio, do jakby zdjęcia tego amerykańskiego buta, jak oni to mówią, z tego terytorium. Czyli tak dokładnie mówiąc, po pierwsze, pierwszy postulat nowego rządu niemieckiego, wycofanie rakiet nuklearnych, po drugie, baz wojskowych itd., itd. Jak te takie, no, można powiedzieć, wyzwoleńcze tendencje w Europie są widziane w Stanach Zjednoczonych i jak na ile one są realnie brane? Bo według mnie, jeżeli to się stanie, że taka decyzja gdzieś albo zapadła, albo zapadła w Stanach Zjednoczonych, to dla nas jest to przełomowy moment naszej polityki europejskiej. Ponieważ brak Amerykanów, czy jakieś bardzo poważne osłabienie Amerykanów, a ono się powoli dokonuje, ale tak stopniowo, po prostu jest dramatycznym zwrotem w naszych stosunkach ze wszystkimi dokładnie sąsiadami, czyli z dużym i z tym dużym ze wschodu i ze wschodu. Jak pan widzi ze Stanów Zjednoczonych te interrelacje, prawda, Europa-Ameryka? Myślę, że cała nadzieja jest w tym, że Obama nie wygra drugi raz. Bo jeżeli to się stanie, no nie, no tak, no, z punktu widzenia Europy czy Polski, prawda, już nie mówię Ameryce, to jest ich problem, ale naszego, i to się stanie, to co pan mówi, może stać się rzeczywistością. Obama po prostu mówi i też trudno powiedzieć, że on nie ma racji.
Europa jest bogata, dlaczego my mamy płacić za zapewnianie bezpieczeństwa Europie, która wtedy pieniądze przeznacza na wspaniałe programy socjalne, prawda? Dania, Niemcy, nie wiem, Francja, płatne wakacje, 4 lata zasiłku dla bezrobotnych i tak dalej, i tak dalej. Bo tych pieniędzy nie przeznacza na zbrojenie. W związku z tym my mamy wydawać na zbrojenia, żeby Europa czuła się bezpiecznie i mogła zapewniać dobrobyt swoim obywatelom. No, szczerze powiem, że z punktu widzenia prezydenta amerykańskiego jest to działanie bezsensowne, prawda? Bo to jakby nie ma specjalnego powodu. Stany Zjednoczone po zainstalowaniu jakiejś tam kolejnej wersji tarczy antyrakietowej, naprawdę myślę, że w tym momencie może dojść do tego, co pan mówi. W momencie zainstalowania, czy to będzie w Bułgarii, czy gdziekolwiek indziej, tarczy antyrakietowej i zapewnienia bezpieczeństwa swojemu terytorium, bo to też o to chodzi, nie o Europę, prawda? Zniknie powód, dla którego powinni tutaj stacjonować żołnierze amerykańscy. I jeżeli to się nie zmieni, jeżeli nie dojdzie do innego wyboru, innego prezydenta, który znowu jakby zmieni swoje priorytety, to tak się niewątpliwie stanie. Pobyt bardzo kosztowny Amerykanów w Europie nie ma uzasadnienia, czy ma coraz mniejsze uzasadnienie z punktu widzenia Ameryki, która nie postrzega Rosji w tej chwili jako zagrożenie. I z tego co pamiętam, kiedy ogłoszono decyzję o rezygnacji z budowy tarczy w Polsce, 17 września, on był dyrektorem Departamentu Wschodu, tak? Więc chyba ta osoba wiedziała, co ta data znaczy dla Polski. Czy w związku z tym ogłoszenie tej decyzji właśnie 17 września nie jest przekazaną językiem dyplomatycznym odpowiedzią tak, jest przyzwolenie na nowy pakt Ribbentrop-Mołotow, na to, że to jest strefa wpływów, którą mają się podzielić Niemcy. Ja myślę tak, że 17 września z całą pewnością nie było datą przypadkową, podobnie jak 1 września i całe te przygotowania do wizyty, które odbywały się w sposób, jakby to powiedzieć, obraźliwy dla gospodarzy. Westerplatte, prawda? To znaczy niezgłoszenie składu delegacji aż do 3 dni przed przyjazdem w języku dyplomatycznym jest policzkiem bardzo mocnym. To się mówi, mamy was w nosie, kto będzie akurat pod ręką, ten pojedzie, prawda? I tak to wtedy się odbyło przecież. To było bardzo mocne ze strony Stanów Zjednoczonych. Natomiast akurat kwestia tarczy antyrakietowej, pamiętajmy, że to była reakcja Stanów Zjednoczonych na daleko posuniętą niedyskrecję ministra Sikorskiego, który zdradził pewne rzeczy, których nie miał prawa zdradzić. I ta decyzja o ogłoszeniu rezygnacji z tarczy antyrakietowej została ogłoszona przez delegację, która przyjeżdżała do Polski w zupełnie innym celu. Oni otrzymali informację właściwie w samolocie, że mają to zrobić, ponieważ minister Sikorski, prawda, po prostu tę sprawę ujawnił. Więc to była absolutnie bardzo mocna reakcja na nasze zachowanie. Proszę też zauważyć, że to się u nas tym głośno nie mówiło, ale to było wiadomo, prawda? Jak minister Sikorski pojechał do Stanów Zjednoczonych, żeby spotkać się z panią Clinton, to pani Clinton wyjechała z Waszyngtonu. Znaczy nie wróciła, ściśle biorąc. Nie wróciła z Egiptu, prawda? No, to się w ogóle nie mieści w kanonach dyplomacji. To znaczy, jeżeli ona musiała zostać jeden dzień dłużej, co mogło być, to się uprzejmie prosi gościa o pozostanie jeszcze jeden dzień i się te pół godziny dla niego wykroi, no to jest oczywiste zupełnie w języku dyplomatycznym. Natomiast to, że ona mówiła, że nie mogła wrócić i nie wróci, nie będzie miała czasu, no proszę wyobrazić, to nawet w takich ludzkich stosunkach, prawda? Przychodzi pan w goście, gospodarza nie ma. I nawet panu, tam zajdzie do sąsiada, to sobie z nim pogadasz, prawda? Bo tak to było, żeby sobie porozmawiał Sikorski z Jonesem, a ona prawda, nie wróci.